Witam serdecznie. Nagrywałem w ciszy te walki, więc dlatego publikuję je późno w piątek, z tego względu, że musiałem nagrać do tego komentarz. Może i dobrze się składa, bo teraz już jesteśmy dawno po wojnie. Wynik jest wiadomy. Także postaram się w miarę pojedynków mówić jakieś najciekawsze rzeczy, bo zazwyczaj przewijacie do pojedynków konkretnie, żeby obejrzeć, czym poszedłem i jak to się układa, a to gadanie pomiędzy. To kto chce, ten słyszy, ten kto nie, to nie. Także jeśli będziecie mieli chwilę, to wysłuchajcie mnie też pomiędzy pojedynkami. Tak szybko o wojnie. Została przegrana, 7 nowych graczy zagrało u nas na wojnie. Także to nowi gracze byli powodem porażki, jak spojrzałem na cyfry. Jedna gwiazda nie wykonała żadnych ataków. Jeden miał 101 punktów nowy, drugi 106, trzeci 157, jakoś koło 160, kolejny 170, czyli w samym dole byli tylko Iron Mike. Zagrał na poziomie konkretnym. Iron, tak dwa słowa, bo psioczyłeś na to, że nie było żadnego planu na wojnę. Po pierwsze, powinieneś być trochę bardziej wyrozumiały, bo to oczywiste, kiedy tylu nowych graczy jest, że może być chaotycznie, bo to trzeba wszystko dopiero ułożyć. Ja nie będę każdemu z graczy ustalał, kogo ma bić, bo szukam kogoś, kto wie, z czym to się je. Także uciekłeś jak poparzony, masz tutaj znajomych, także nic do ciebie nie mam, dzięki za grę, ale polecam założyć swój własny sojusz, bo bycie sojusznikiem, a prowadzenie sojuszu to są dwie różne bajki. Dobra, przechodzimy szybko do grania. Już pierwszy pojedynek. Proszę bardzo. Oczywiście żółtego nie ma mowy. Dwa statusy celowo wziąłem, w tym Domicję bez kostiumu. Rzadko ją używam w tej formie. Zawsze zakładam, że tank uderzy mi raz. Tutaj było krok drugiego razu, no ale przy takich zlepkach to trzeba trochę złożyć. Trzeba złożyć. Tutaj był... Moim zdaniem był tutaj bardzo pomysłowy układ w obronie, mianowicie Ursena i obok Odyn. Odyn, wiadomo, potrzebuje żółtego, my niekoniecznie. Fajnie by było zagrać z Urseną żółtym, bo jak dostaniemy, zazwyczaj zakładam gracie mono. To wtedy sprzątamy Ursenę, ale jak odpali, no to jest bryndza. Dobra, tutaj koniecznie lewa strona. Zazwyczaj innym składem zaczynam na początku. Sprzątam teraz Heimdala. Dobra. Odyn niech tam sobie odpala jak chce. Oczywiście, co jest ważne tutaj w tym pojedynku, takie detale decydują, jak wiecie. Przykładowo takie, że jak uruchomię Ariel, to zaraz zobaczycie dlaczego. Jak uruchomię Ariel, to przykładowo jak puszczę trzy klocki na pusto czerwone, to od razu ładuję Gefion. Jak będzie limit, na pewno sobie Proteusza wzmocnię, a reszta się zobaczy. Dobra, musiałem uderzyć Baldura, żeby móc użyć Proteusza. Zaraz przejdziemy do kolejnego. No właśnie, puściłem na pusto i kolejny raz ciach. I po raz kolejny
Chociaż tu już nie trzeba będzie. Mam też drugie konto w Sojuszu, pożyczone co prawda, ale od półtora, chyba około półtora miesiąca gram na drugim koncie, też mocnym, ale zupełnie inaczej budowanym. Tam gram mono, ponieważ ja grając takimi, nazwijmy to, zlepkami, buduję sobie zupełnie inaczej. Ja mam 13 lekarzy do wyboru. Najsłabszym lekarzem są dwie Sabiny, 20 talentów. Co prawda bez stroju, liczę na to, że strój mi wpadnie, bo to są papierowe, ale to są moi najsłabsi lekarze. Mam zdjęcie statusu obustronnego, w razie czego w jedną i drugą stronę, w każdym pojedynku dwóch lekarzy. No i mocno bijących też mam sporo. A tam gram mono, z różnym skutkiem, bo tutaj już mam jakieś porównanie i mogę wam powiedzieć kilka rzeczy. Z różnym skutkiem, ponieważ co? Jak zacząłem grać mono, to stwierdziłem, Boże Święty, jak to fajnie się gra. Łatwo, lekko, przyjemnie, nie muszę wybierać tych składów. Leci, chyba ze dwie czy trzy wojny zagrałem, wygrywając 5 sztuk na 6. Więc było ładnie. Ale po jakimś czasie zaczęły się schody. Jakie? Ano takie, że jesteśmy uzależnieni od klocków. Dostaniemy klocki, to wygramy na mono. Nie, to po prostu nie. A ja tutaj grając mam coś, czym biję na głowę. Mianowicie to, że mogę podejść do 6 najtrudniejszych przeciwników na tafli, a mono... Mono nie, to już oczywiście jest naciągane i wielu tak gra. Wpada po prostu, udając, że nie ma czasu, bierze co jest i tak naprawdę zdarza się, że bije swoimi mono pod kolor skrzydeł, tak? A czasami się zdarza, że nie macie zdjęcia statusów. Ja wiem, że tak jest, no nie mamy wglądu do ataków na wojnie, bo jakby tak było, to by liderzy pewnie, łagodnie mówiąc, kilku delikwentów szybko się pozbyli sojuszu. Ja na swoich nie narzekam, bo tak jak wspomniałem, na tej wojnie było wielu nowych. Moi wcześniejsi sojusznicy wiedzą, co robić. Wiedzą, jak grać. Ale to kwestia cierpliwości. Wiadomo, część sojuszników odejdzie, pozbędziemy się nowych, ale ktoś tam zostanie. Zawsze będzie ok. Dobra, skład, który widzicie, jest sprawdzonym składem najazdowym, którym grałem długi czas. Średnio około 80% wygranych z czymkolwiek bym nie grał. Rigard według mnie najlepsza czwórka lecząca w grze. Szczególnie ten plus do ataku. Plus do ataku, tak jak już wspominałem, nie dotyczy aż tak mocno specjalnych, ale klocki zwiększa masakrycznie. Także jest świetny. Tym atakiem lubię chodzić na tanka Kunheda. Dobra. Tenzin jest niebezpieczny. Głupi układ Aresa postawić obok babci. Szept tutaj z szeptem, to już od razu wiadomo, patrząc na Odyna i Frick, że zagram dwoma żółtymi i dwoma zielonymi. Akurat dla kogoś takiego zlepkowego jak ja, to jest prosto, łatwo. Nie będę pół godziny wybierał składu jednego. Nie wydaje mi się, Chaos, że Delila to jest taki super pomysł, wiesz, bo chciałeś pewnie sprowokować tym fiolet.
Widzisz, nie mamy historii ataków wojennych, bo byś dobrze wiedział, ilu tak naprawdę zagrało monofioletem. Albo, nie wiem, 4-1-3-2 w stosunku większości fioletu. Jakbyś postawił tutaj jeszcze naprawdę porządnego czerwonego, wcale moim zdaniem nie byłoby gorzej. Tak. A ja to się zastanawiam, Państwo szanowni. Bo jednak Grazul zdjąłem. Nie obawiam się niebieskiego tutaj, od razu mówię, absolutnie. Już patrzę na Frick, patrzę na Odyna. Moim zdaniem i tak idą żółtym na berę. Chaos. Ponieważ jest Odyn obok. Więc Delaile może bym zmienił. Dobra, co mamy? Ładne kombo poszło, no ale wiecie, to nie jest tak kolorowo czasami. Czasami kombo wręcz odwrotnie działa. W moim przypadku to jeszcze pomaga, ale wyobraźcie sobie kombo niepotrzebne w momencie, kiedy już nie macie prawie wszystkich załadowanych. I tamci też są prawie załadowani. Dobra. Okej, świetnie poszła Frick. Co mam tutaj więcej wam w walce powiedzieć? Zaraz idzie Kirill. Żegnamy Odyna, tak. Żegnamy Delaile. I po zabawie. Oczywiście mam też Grimble, tak, na takie specjalne przypadki tych dwóch pań z Valhalla, które robią miniony. Krampusy i tym podobne. Nie wiem zdjęcia statusu Frick, ale zrezygnowałem z tego, bo włożyłem Kirilla, czyli zamierzałem obniżyć wtedy atak. Obniżam wtedy atak przeciwnikowi, obniżam obronę. Dobra. Tutaj taką zagwozdkę trochę miałem w Tenzina. Ale to jak za chwilę przeskoczę na ten pojedynek. Myślałem tak, żeby wodą z piaskiem pójść, ale w sumie to za mało ognia. Musiałbym statusy powłączać. Tutaj to tank jest niebezpieczny, to dwa żółte planowałem. Używałem Chao do tej pory w kostiumie,
ale jakoś nie byłem zadowolony. W sumie jak go tam odpalałem, to już czasami było za późno. No szybkie się przydaje. Czasami. I właśnie tak chciałem zagrać, a tutaj poszedłem inaczej, ostatecznie. No właśnie. Ostatniej wojny zagrałem Małgosią. Teraz też i powiem wam, że jestem bardzo zadowolony. Nie wykluczam nawet podniesienia jej limitu, jeśli kilka kamyczków zbiorę jeszcze żółtych. Funkcję miał pełnić czoło w sumie, ale ona jest lepsza. Dobra. No i co? Gram czy nie gram? Na co ja tam czekałem, już nie pamiętam. To był środek nocy. Cisza jak makiem zasiał. Pewnie się tak mocno zastanawiałem. Nie, przeciwnik bardzo niewygodny. Ponieważ już zakładałem wcześniej, że tak, i odpali mi Ares, i siłą rzeczy nawet zakładałem odpalenie babci. Stąd tak naprawdę ja wybiegałem daleko, daleko w przód na temat tego, co się może zdarzyć, nie? Więc w pierwszej kolejności chciałem grać prawą stroną. Mam tu jakieś kombinacje alpejskie z mojej strony, widzę. Z tą Mitsuko. No i oczywiście ja grając z lepkami, to dla mnie bardzo istotne jest są oddziały, tak? Oddziały z maną, ponieważ ja rzadko używam wolnych. Zazwyczaj średnich i szybkich, więc średniego robię z 10 na 9 klocków oddziałem co najmniej 23. Jeśli nie mam w talentach żadnej many dodatkowo. Tak jak wspomniałem, ja nagrywam komentarz po, także coś, czymś się musiałem przez chwilę zająć. Poczekajmy moment. Jak dobrze pamiętam, to tutaj kliknąłem granie, ale mi wyszło z tego pojedynku. Nie. No cóż, no wybaczcie, no granie mono też jest lepsze, bo wybiera się szybko tylko 5 sztuk i jazda. Także szept, dzięki za grę. No właśnie, i tutaj ta sytuacja, dobrze pamiętam. Odebrałem to jako jakąś tam informację, że to nie był dobry skład wybrany, a już kliknąłem fight. Tak. Dwa żółte i reszta każdego innego koloru. Jak się okazuje, nie pożałowałem tego. Aczkolwiek, no, chciałem tam Yunana wstawić, to też
Też tutaj tych zielonych nie było źle. Jakbym miał Yunana, to bym inaczej to pewnie składał, bo bym składał tą zieloną po lewej, trójkę po prawej i tamtą na skraju. A tak to szedłem trochę inaczej. Więc tam Yunana bym, podejrzewam, mógł dosyć szybko odpalić. Oczywiście, tak jak wspomniałem, zawsze zakładam, że tank mi odpali raz. No w przypadku, no sami widzicie, jak Małgosia jest papierowa i Sabina. O takim strzale to mało brakuje im do pożegnania. Dobra, i tutaj myślałem, że tutaj żółte nawet i zdejmą. Widziałem, że ma oddział obronny Zajęczyca. No i zobaczcie, Małgosia jak się świetnie przyda. Rewelacyjnie wręcz. No już jak korok. Wręcz został wyciszony i nie istnieje. Oczywiście no to też trzeba uważać, na kogo się używa, bo jak jest, nie wiem, rodzina kleryka czy mnicha, to może odbić. Nie przyjąć statusu blokady many. Już. W międzyczasie papierowa Sabina nam odeszła, więc jeszcze było nieciekawie. Szybko żółty, ale to za mało, bo zaraz babcia miała się uzdrowić. No i znowu Małgosia w odpowiednim momencie. Jestem pozytywnie zaskoczony. No i tyle. I tutaj już udało mi się ich wypykać dosyć sprawnie. To był pojedynek numer 4. Ja też byłem zafiksowany wcześniej, że ewentualnie, żeby używać ranę w zasadzie z Yunanem razem w ataku, bo jakieś tam 10% do defensywy dostają z racji rodziny. Ale zacząłem ich rozdzielać i dobrze na tym na razie wychodzę. Do Maximusa podchodziłem, jak dobrze pamiętam. I do Strong Mage. Strong Mage, brak lekarza, moim zdaniem ułatwia przeciwnikowi granie. Znaczy, no szczególnie takiemu jak ja, który bierze dwóch. Ja też sobie staram wybierać tych, co są na tafli. Czasami robię rezerwacje, wybierać tych najtrudniejszych, bo nie sztuką jest ubijać tych z łatwiejszymi tankami, na przykład snajperskimi.
Już nie pamiętam, co ja tutaj wziąłem. Co ja tutaj wziąłem w ogóle? Grimbo? Gormka pewnie. Chociaż nie. Może na ostatni. Teraz zobaczymy. No. Jak mógłbym tego pana nie wziąć? W ostatnim czasie to po prostu prawie każdej wojny go używam i chwalę sobie. A on był hotmem w grudniu 2019, jak dobrze pamiętam. Zobaczcie, ile czasu minęło, zanim tak naprawdę zaczęło się to robić obsrane minionami. Kiedy on ma takie walory użytkowe, jak należy. Dobra, co tam jeszcze było? Miksarnię zrobiłem na szybką manę. Czasami próbuję ją gdzieś tam wcisnąć.